No dobrze, to ruszajmy dalej po tym crashu cudownym. Wretched thing. A te deski luźne u Katolika w pokoju? To już chyba... Ten list? No to tam była ta przeczytać. Dominacja mózgu Nestora. Też wysyłam ci. Narządzę. Wysłałem. Czyli mamy tak, znaleźliśmy dominacja mózgu Nestora. Przeczytamy sobie. Poufne. Notatka podyktowana skrybie Jantuszowi przez generała Keterika. Plan młodego Gortasza, aby zniewolić ilitycki mózg Nestora i uczynić z niego marionetkę kontrolowaną przez koronę Karsusa, przebiegł niemalże bez zakłóceń. Czajcie, skąd oni Itilida Nestora wzięli? Plan młodego Gortasza, aby zniewolić ilitycki mózg Nestora i uczynić z niego marionetkę kontrolowaną przez koronę Karsusa, przebiegł niemalże bez zakłóceń, pomijając niewielkie opóźnienie spowodowane sporami o przywództwo wśród sprzymierzonych z nami balitów. Słabym punktem z całą pewnością jest podział neteryjskich kamieni. Był oczywiście konieczny, żeby zapewnić pomoc moją i kultu Mordu, ale z czasem doprowadzi do rozpadu naszego kruchego sojuszu. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie trzy neteryjskie kamienie powinny znaleźć się w ręku jednego przywódcy, najlepiej moim. Ale dopiero gdy wszystkie strony wniosły już swój niezbędny udział, Gortasz obawia się wzmocniony... Co? Gortasz obawia się, że wzmocniony mroczną energię korony mózg, który nazwaliśmy Absolutem. Oh, fuck. Czyli oni, widzicie, oni to zrobili. Tam się ten statek rozbił pod spodem, co go znaleźliśmy, nie? Tak, właśnie tam tak. Jeszcze ktoś jest do uratowania. Wyciągnęli Nestora i Litida. I zrobili z niego marionetkę kontrolowaną przez koronę Karsusa. Co to jest korona Karsusa? Może ten ma na głowie Keterik. Właśnie. Gortasz obawia się, że wzmocniony mroczną energią korony mózg, który nazwaliśmy Absolutem, ewoluuje w końcu w istotę znacznie trudniejszą do kontrolowania. Jeśli się nie myli, pilna staje się konieczność zgromadzenia całej mocy neteryjskich kamieni w jednym ręku. Tym bardziej, że Enver Gortasz z całą pewnością doszedł do tego samego wniosku. O, shit! To tak naprawdę z tej księgi to my się tutaj teraz dowiadujemy, jak tu... się domyślaliśmy trochę, ale... Ja nie. Otwarta herezja. Niewielu dostrzega w Szar boginię stworzenia, a w Selunę boginię zniszczenia, lecz są nimi w istocie. Zrodzone w pierwotnych wpływach czasu razem stworzyły Ebej Toril, a wówczas na świecie pojawiła się Hauntea, matka życia. Światłość i mrok trwały w doskonałej równowadze w objęciach Szar, rozświetlane przez Selunę. Ich dzieła były jednak odległe i zimne, a Hauntea modliła się o ciepło. Jej prośba podzieliła siostry i zapoczątkowała konflikt między nimi, lecz to Selune wprowadziła płomień do Abeiru Torilu, rozpalając słońce. Czyż taka zdrada mogła nie zaszkodzić Szar? To było już coś kiedyś podobnego. Mhm. Dokładnie. Dokładnie, przeczytaj. Najdroższy mężu, wiem, że zbliża się moja godzina. Nie chcę zostawiać ani ciebie, ani naszej ukochanej dziewczynki. Nie piszę jednak do ciebie, by ronić łzy nad naszym losem. Jedyne, co możemy uczynić, to zmierzyć się z nim. Czyli to jest list żony do Keterika, tak? Tak, Melody. Choć w mieście osądu panuje ciemność, wiem, że światło naszej pani znajdzie mnie nawet tutaj. Wiem, że zobaczę lśniące iglice i będę spacerować po jej srebrnych ogrodach, o których marzyliśmy oboje. Wyruszam ku wiecznej światłości. Tobie zaś pozostawiam najważniejsze zadanie, najdroższe. Blask Selune lśni jasno w naszej córce, lecz będzie jej potrzebny przewodnik, który poprowadzi ją właściwą ścieżką. Nie mam wątpliwości, że i ona
nie pozwoli, byś zboczył ze swojej. Oboje musicie podążać tą samą drogą, co ja, drogą naszej pani i wiem, że pewnego dnia zaprowadzi was ona znów do mnie. Mam tylko nadzieję, że nie stanie się to zbyt prędko. Nie powiem żegnaj, gdyż nie tracisz mnie na zawsze, jedynie rozstaniemy się na pewien czas. Kocham cię nad życie, na zawsze twoja melodia. A potem a córka jego zmarła. Jego córką jest Izobel. Nie, Izobel jest córką przecież. Izobel? Tak, ale było niby, tak, że zmarła. No tak, Izabela? Ale ją wskrzesił chyba jakoś, albo nie wiem. A to jest moja najdroższa córko. Gdy byłaś mała, często obserwowałam cię, jak bawiłaś się lalkami albo dokazywałaś z kuzynami. Wyobrażałam sobie wówczas siebie samą jako ogromną srebrzystą tarczę, chroniącą cię przed wszelkim złem. W głębi duszy byłam przekonana, że nie może spotkać się żadna krzywda, ponieważ na to nie pozwolę. Uzdrowiciele mówią, że już niedługo wyruszę do miasta osądu, ale wiedz jedno, córeczko, zawsze jestem przy tobie, zawsze jestem z tobą, a księżycowa panna nigdy nie nałoży na twoje barki brzemienia, którego nie zdołasz udźwignąć. Kocham cię, a moja miłość nie umrze nigdy, mama. To czemu my gdzieś wyczytaliśmy, że ona też zmarła? Hmm? Znaleźliśmy jej grobowiec. No właśnie. Nawet, to było wcześniej powiedziane, że Keterik tak jakby no, oszalał, zaprzedał się Szar po tym, jak zmarła jego żona i córka. A to jest ciekawe. Co to za historia się kryje w takim razie? Dobra, tą wiadomość od Kurtasza to czytaliśmy. To było? Do tego? Ale to jest ciekawy motyw, nie? No dobra, to teraz pozostało wejść na górę, prawdę mówiąc. Yes. Słabo z tymi. Yes. Z komórkami. Tank już do połowy ubity, tak samo. A wy już weszliście na górę? Nie, ja to jestem sam. Ja sobie mogę chlupnąć miksturkę i ten i będę miał wszystkie komórki czarów, czyli... A jaką ty sobie tą miksturkę chlapniesz? Mam tą jedną. Jeśli chcesz, to mogę ci ją dać. Dwie tury pośpisz i będziesz miała długi odpoczynek. Chcesz? A jak ona się nazywa? Nie mogę jej sobie sama zrobić? Nie ma szans. Mikstura anielskiego snu. No mam, gdzieś miałam taką. Teraz już masz, spójrz w ekwipunku. Ale ja miałam coś takiego. Tylko no na kim? To kiedyś wysyłałem. A posępne serce? No, w ogóle tyle czasu gramy, a mi się jeszcze nigdy nie udało czegoś takiego zebrać, jak jakiś sublimat ze smugówki, albo popioły. Skąd to się bierze? Tyle czasu jeszcze, ani razu nie udało mi się nic z takich rzeczy no, zrobić. Ja na macie kiełworga. Kiełworga. No mam. Nie macie pewnie, to wyślij mi on kiełworga, jak masz. Ile ich masz, tych kiełów? Jeden. To wyślij mi. Hej. Siema. Hej. Hej. Co robicie? Gramy w Baldur's Gate'a. Aha. O, mogę jedne popioły zrobić. Czy nie mogę? Mogę, ucho hieny, o, gituwa. Ale ja miałam tę miksturę. Ja ją przekazałam do obozu. Nie, ja już ci ją kiedyś wysyłałem, a może ten, wczytywaliśmy czy coś i znowu ja ją mam. Więc ci ją wysłałem, masz ją na rocznej żądzy. 200 kosztuje, lepiej, aby zapaść w bardzo generujący sam widzem. No. Budzisz się po dwóch turach, zyskując korzyści z długiego odpoczynku. To machnij sobie. Czekaj. Będziesz miała wszystko. Mój brakuje dwóch z trzeciego, dwóch z czwartego. No w sumie mogę wypić. I to pójdę spać, tak? Pa, jak sobie chrumkam. A mi brakuje dwóch pierwszego, trzech drugiego, trzech trzeciego, trzech czwartego i jednej piątego. Mówisz chrumkasz? No. Śpiulka. No time to waste. To F5 i wchodzimy? Boże, źle. Chyba wczytam.
Chyba lepiej, żeby postępne serce to wypiła. A dlaczego? Bo ona ma leczenie. I ona w ogóle żadnych czarów już nie ma. Dokładnie tak można zareagować na tę sytuację. Podsumował. No, słuchajcie. No to wczytaj w takim razie. Mieliśmy tu zapisane? Podejrzewam, że nie. Wszystkie tak, trzeba będzie przy... zapisywałam tak? Przed chwilą. Okej. Okay. Git. 3 minuty temu dokładnie. To 3 minuty to my tu stoimy. To się tak tylko mówi. Ale co wystaliśmy, to wystaliśmy. To nie jest, wiesz... Wszystko coś znaczy. Mi pokazuje, bo teraz sobie bacznie monitoruję to, co mi tutaj się dzieje, że ja używam 18% RAM-u. Ja ile? Więc... Nie wiem, bo już tak pomyślałam, że to może moja wina, prawda? Da, gdzie idziemy? No tutaj już idziemy. Tutaj miksturę, ale posępne serca. Whatever comes, I'm ready. A ja bym... Możemy... Bo ja bym przetestował to. Rzucił ją na podłogę i zobaczył, czy uśpi nas. Wszystkich? Może wszyscy byśmy sobie odpoczęli. No ej, dobra, trzeba to przetestować. Na dywanik. Chodź Unfry, też będziesz spał, jeśli to zadziała. To taki odpoczynek oszukany będzie. Na dywanik w kółeczko. Słuchajcie, bo wyście... Ej. Nie to. Idę. Chodź w kółeczko, bo jak to zadziała, to będzie normalnie tips and tricks. Jaka w ogóle wielka mikstura to jest, to wypije na raz. Nie, nie zadziałało. I mikstura zniknęła, okej? Okay? Dziwne. Dobra, przepadła. No to trzeba wczytać i normalnie musi się wypić. Nie działa tak jak płotka. A jak chciałem rzucić w posępne, to tylko 20% szansy mam. Tak? No. I nie pokazuje tak jak płotka życia, że dookoła kogoś dziabnie. No to nie dadzą tak oszukać. Już wiemy. Dobra, posępne, proszę bardzo. Trzeba zaznaczyć. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Mam telefon, także idziemy. Uwaga. Done to me. Odpraziło.
Chyba tak. There is no redemption, can't you see? It is too late. If Melodia could see all I've done, she'd know. She'd know her husband died long ago with Isabel. Unlike Isabel, he could not be brought back. Wrócił ją do życia. I wish it could be so. I do. But the Moon Maiden did not intervene when my life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. Everything. We are copper pieces in their belts. Tokens to be traded for scraps. You have beaten me, true soul. But the gods beat me first. Oczywiście wszystko mi się poprzestawiało, jakbym na nowo grę odpaliła. Keterik, mogę ci pomóc, jeśli mi pozwolisz. Jeszcze nie jest za późno, twoja historia nie kończy się tutaj. Pójdziesz po dobroci, to cię oszczędza. Widok poskromionego nieprzyjaciela nigdy mi się nie znudzi. Teraz nie wiem, czy jedynka, czy dwójka. Co ma większą szansę na niego zadziałać? Chociaż on podły w cholerę, nie? No. Tak. Retribution has come, and her sword is mine. Lady Aelin. Oho, teraz weźcie to, rozegrajcie. I mojego. Albo cofnij się. Catherick Thorne would sooner die than lay down his rank cause. Isn't that right, General? I was a fool to hesitate. Power like mine cannot be hidden, cannot be cowed. But power like mine has a price. A price I am destined to pay. You have one last chance to buy. Co? Once it's gone, I'll have no choice but to destroy you both. Do you hear? Bow! Oh, shit. Artefakt. The prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side.
Okej, teraz mam jakby... poczekajcie, nie ruszajcie się. Dużo ich. Jezu, nie to. Dużo ich to po pierwsze. Opcje. Ale gdzie oni są? U góry. Kurczę, można było go, myślicie, przygadać? Chyba nie, co? Chyba nie. On tu ma nekromitów, oni są cięcy. Oj, Unfie, ta strzała twoja odbijająca się, to by ich ściągnęła chyba. No dobra. Tak. Czyli Lady trzeba ratować. I co my mamy? Aiden. Czterech i on jest piąty. Nie, kto to jest? Suzdera. Okej, okay, a Kateryk gdzie na górze? Ciekawe co on robi, jego piesem. Giermek. Dobra. Kurczę, trochę źle stoją. Teraz nie wiem jak ten balans dźwięku, no musicie wybaczyć, że z dźwiękiem może być coś nie tak, bo... Tak patrzę, czy na błyskawice by zeszli, ale nie stoją tak jak powinni. To już wykorzystałam. Dobra. Mogę strzelać? No dobra, to weź strzel, zobaczymy jak to się ale w tutaj... kogo mam najpierw strzelać? W tych słabszych najpierw, tych nekronomitów? Tak, żeby się ich pozbyć, no. Chyba tak, chyba że ten tutaj, misiu, co stoi na środku, pani dusz to jest, ja nie wiem, czy ona nie będzie ich przyzywała cały czas. Tak mi się wydaje. Może trzeba ją ściągnąć, właśnie. Ile oni obrażeń zadają? Mi tutaj taką epicką walkę bez dźwięku da, to ja nie wiem. Szkoda, to teraz nie ma tych strzał odbijających się, ale wszystkie poszły na poprzednią walkę. No właśnie. Fajna muza. O, ten jego pies też jest. Tak jest, no. Oni są wszyscy odporni na trucizny, nie? Znaczy, no oprócz tej... Poczekaj, tych dwóch sprzątnąłeś, to tu jest dwóch. Co to jest? Światło. Powiedz, czego ty nie lubisz. Atak okazyjny, próbowa magia, nieustępliwość, rzeźbienie zaklęć. Intuicja i mądrość. Odporności ma brak, więc... I co, tylko to mogę podwójnie. A, sen znajduje się zbyt daleko. Uwielbiam. Właśnie nie wiem, czy dobrze. Mm-hmm.
Ile oni mają? 23. Żeby potem mieć co rzucić na Katerika. Tu. A jak bym ciebie wzięła? Dostał? Trochę. W sumie tu główienko dostali. Okej, okay, fajnie. Chciałam, że więcej depsa zadam, jak rzucę jednego w drugiego. Ciekawe, co pies będzie robił. Wyzwanie posiłków? Mhm. No i co? Jaka inkubacja znowu? Halo, halo? Tak. Olej uleje. Ładnie, ładne, ale ja chyba to sprzątnę to, co mamy za plecami, co? Pewności HP. O, tak. No. Trzeba, to bo to się coś wrodzi, się coś staje. Przypominające kształtem jajo skorupa z kolczastych kości i gnijących piór, z wnętrza sączy się nekromantyczna energia. Inkubacja szkieletowa okrywa, eksploduje. Nie rozpędzaj się. Znowu. Co to są zabójcze rozkazy? Dotknięta istota otrzymała rozkaz zaatakowania wskazanego przeciwnika. A ściągnęli to z ciebie, jak dostałeś? Nie. Nie. To będziesz jeszcze nas atakował. Ale przez turę tylko. O, nice. Jak ładnie ona go leje. Ale jak odbił, ale zobacz. Widzisz? Ja bym takie z tego atakowała. Tych zostaw, tego. Nie ty! A, okej. Okay. To ty masz jak z sobą zwieść. A tak. Pytanie, co za posiłki jeszcze tutaj pies wezmą. Czy wyjdzie, że psa powinniśmy pierwszego ubić? Frida tankuje. Mi się wydaje, że tą babkę Suzdeje trzeba. Może się ściągnąć. Suzdeje. No tą koło mojego tego. Żywiołaka. To zada damage, nie? Jakie cztery? Co? Co ja nacisnęłam, że mi się to wszystko pozmieniało tutaj? O kurde. Dobra, same w topę. To warto? Skąd oni przyjdą? Ciekaw jestem. Gdzie oni są? Nie ma ich. No może w następnym tu jeszcze się nie pojawili. Nie, od razu się pojawiali w walce. No. Nie tak od razu. Bo najpierw musieli do tej walki dołączyć. Ja się boję, że to kolejna walka, gdzie żałuję, a potem ten, potem nie mam okazji nawet. On płonie świętym ogniem. Dobra, ta padła. Mhm.
Dobra, a tu? Kurde, mogłaś bardziej podejść, żeby Keterik stał w tych twoich, tych duszkach. Zaraz podejdę, jak się uda. To tego się nie opłaca. Dwa, zero, zero. O, shit. Dwa. Za 53 on mnie uderzył. Nie, ale on cię zabił na amen od razu. No tak. Ona dostała zabójcze rozkazy, znaczy no. Nie! I on ją teraz, on wyśle. Nie, ona ma szansę, że zaatakuje wtedy akurat kogoś innego niż... O! Wow. Dobrze. Co jest? Nic. A następnie się pojawili? Nie. Ja co się jest? Pytam, gdzie jest nasze wsparcie? Tu, co zadałam bruk. Halo, halo? Zgaciłaś tylko akcję i oni się tu nie pojawią. No dlaczego? Nie wiem. Momencik. Skibienie! That's bad. A, bo Gale nie żyje. Może być, że one tu nie mają wstęp? No to wychodzi chyba. Tego dostał. Trzy. Nie marnować się na ten, kurde, no to jest zwykłe. No, wykluł się. Hmm.
On my way. Okej, tu był lód. Fakt, by było na żółto kreska. To se podnosi polega. Ciebie tym zwojem? No podnoś go, no. Tylko musisz mnie rzucić gdzieś, jak najdalej od tego Patryka. Nie wiem, gdzie mnie możesz rzucić. O, fakt, w tym samym miejscu. Myślałem, że tak, zaznaczam się kliknęło. Oni chuchną na mnie i mnie ściągną. Aha, bo ja jestem przerażony. Dobra, to dlatego. Momencik. A, dobra. Tamta umiera, mam, nie? No co, 16 ludzi. Tego psa trzeba ubić. Bo 16 HP. Możesz przejść tą posępną tak, żeby bić z tych światełek Ketrika i psa? Przecież Keterik już dostał. Okej. Na mnie rzucił przeszywające zimno, nie może odzyskać punktów wytrzymałości. Kto to mi to rzucił? Może ten pies? Nie no, ten podejrzewam. Ale chybienia. Ja pierniczę. Dobrze, że drugi raz. Czemu posępnego nie zaatakowała, jak on obok przechodzi. Ale nie, może przechodził obok, ale nie odchodził od niej. Bo możesz chodzić dookoła celu, ale nie możesz tak jakby odejść. Enough. My lord beckons me. You must return to your prison and my daughter must be reclaimed. You do that? Jezuka, no i wykorzystał córkę. To. O, spacz. Rozkojarzył ją. To nie zła córka? Czy on to robi dla córki? Tory. Czy on ma... No nie. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? No bij tego nekromite. Kateryk uciekł? Tak. No przed chwilą to macka go steleportowała gdzieś. Ja myślałam, że tamto udźgnął. No dźgnął, ją chyba zabił, ona zniknęła i ten... A gdzie on idzie? No dokąd on idzie? Nie wiem.
Jeszcze myśli. Chyba został sam i nie wie co robić. No. Open up. Nice. Pan, czyli. Zobacz, tu się działa. Tam można wskoczyć. No wiemy, gdzie to prowadzi, tam na dół. O, przyszła Yahira. I should speak up. Naszyjniczek. Inne rzeczy. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. Pismo z nauczeniem dla fanatyków absolutu oczekujących audiencji. Być widzianym oznacza być znanym, a być znanym przez nią to doskonałość. Należy usunąć z umysłu wszelkie zasłony. Nic nie może umknąć jej niewidzącemu wzrokowi. Więc trzymanie czegokolwiek przed nią w tajemnicy to szaleństwo. Wszystko co macie, każdy skrawek waszego jestestwa należy do niej. W zamian możecie otrzymać ułamek jej istoty, odprysk doskonałości zagnieżdżony w waszym nierozumiejącym umyśle. W końcu jesteśmy najwierniejszymi, a prawda, którą kryją nasze dusze, należy do niej. Należą do niej, czy tam, no. No i teraz tak, Jaheira, to coś co przyzwał, to był Illithid. Podążaj za nim na dół i znajdź go. Nie będzie miał okazji ponownie podporządkować sobie pieśń nocy. I teraz tak. Ty i herfiarze nie idziecie ze mną. Nie chcesz zobaczyć, jak to się kończy? I certainly do. Dołącz więc do mnie. Cały czas to jest. No nie, nie. Theory and supposition. None of which will help us in the fight to come. Ketherick must die. And the Absolute with him. We will work out the details as they rear their ugly heads. If our luck holds, they won't need to. If it doesn't, kto chce pierścionek? Pierścień uświęconego szpiku? Ja tu rozmawiam. On daje dwa zaklęcia. Okay. The sooner we reach Ketherick and rob his army of their reason to fight, the better. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force if you are to finish this quickly. Good hunting. Co tylko tu ją możemy tak zwerbować, ale to byśmy musieli kogoś odesłać. I to będzie ta druga połowa, do której nie mogliśmy się dostać. Aha. Mogę komuś dać pierścionek. Ale chyba możemy na odpoczynek się udać, tak. No to chyba nawet trzeba. Tu czachy są na tych wieżach. Tu jest balista. To odpoczyneczek zanim tam wyjdziemy. To co to był za pierścień? Bonusowi go wysłałem, taki z nekromancji. Wezwanie wskrzeszonych i dotyk gula. A, to z tego pierścienia ich wezwał. Podporządkuj sobie nieumarłego rozkazem. Jednego? I zaatakuj zabójczymi szponami, twój atak może sparaliżować cel. No to tu okay. Zielone te chyba. No to idziemy śpiulkać. Tak? Ja nie wiem co teraz zrobić, odprawić ją i wziąć tę, żeby się do nas przyłączyła, bo może później jej nie będzie, już zostanie, wiecie, jak jej raz nie zwerbujemy, to koniec, nie mam pojęcia. Możliwe, że już zniknie, a tak może no, gdzieś no. Tutaj jeszcze... Zginie albo coś, nie? Greetings. Gdzie jest Gidianka, Kijanka? Tutaj. You wanted something?
Czy jak będę przy niej, to ja mogę ten dysk odczytać? Thank you. A w życiu. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. Dobra, to wysyłam żądzę. Możesz przerzucić na tą Gideonkę, jak chcesz. Well, hello. What can I do for you? Gdzie są skrzynie? Poczekajcie, ja jej powiem, żeby... Na razie zostałam w obozie. Okej. I teraz poczekajcie... Nie możemy opuścić obozu. Czemu? Nie wiem. Spać teraz musimy iść, bo jesteśmy już do spania zrobieni. A, dlatego. Let's see. Odzyskałem swoją starą skrzynię. O, no nie gadaj. Tylko, że nie mam dostępu do nowej. Wcale. Prosto szał. Za to ja mam. Jaki to głupiec. Czyli poczekaj, ty masz na nową różową, a ja teraz mogę grzebać w niebieskiej, tak? Szoki niedowierzany po prostu. Oak Father preserve you. No tak wyszło. Rzeczka jedna, druga, trzecia i czwarta. Tak. Ciekawe, co będzie z posępne, jak ona już tam zakochana jest. Nic nie było. Okay. Ja spróbuję temu zwerbować, poczekajcie. Chyba, że się nie da. Czekajcie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie ma jej! Musi być tam pilnować. Nie ma jej. Nie widzę jej. Tu stała, teraz nie stoi. Jest przecież, do chwili. Gdzie? Obok mnie. O, z drugiej strony. Ach, tu jest. No. Ja potkę kupuję u tego, gdzie są potki na życzkę. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him. Before he has a chance to subdue the Night Song again. I certainly do. Lead and I follow, Commander. A to każdy swoim steruje? No tak. Kalipso steruje dwoma. Powiedzieć wam o kolejnym bugu, jaki odkryłem. No. Normalnie, bez używania mikstury czy tam eliksirów, miałem 4 komórki drugiego poziomu. No. Jak użyłem mikstury, żeby sobie przywrócić komórkę drugiego poziomu, to mi przywróciło. Ale jak eliksir przestał działać, to mi jedną zjadło. I zamiast 4 mam teraz 3. Na stałe? Tak, a miałem 4 cały czas.
Lepiej nie picie tych eliksirów, które dodają jedną dodatkową. Przestał działać i mi z jedną zjadło, zniknęła mi. I mam trzy tylko teraz. Ale możesz to odzyskać? Chyba nie, chyba to jest zbagowane, po prostu eliksir ci dodaje, nie możesz mieć więcej niż 4, a jak przestaje działać, to ci ją zabiera. A ja teraz nie wiem, co tu wybrać. Zyskujesz 2 czary, które są zawsze przygotowane. I czary podmroczne, zyskujesz pajęczynę oraz krok przez mgłę, tu wiemy, co to jest. Bagienne, zyskujesz kwasową strzałę Melfa oraz ciemność. Kwas, to tak nieźle. Ciemność. O, właśnie, też fajne. To jest to, górskie, lustrzane odbicia. To były... Tak, wiemy co to, to nie chcemy. Wzrost kolców tu jest, stepowe, niewidzialność oraz przejście bez śladu. Wiemy co to jest. Stepowe, leśne, kolorową skórę, unieruchomienie osoby. To było fajne. Ochroń cel przed atakami, zwiększ klasę pancerza istoty maksymalnie do 16. Rozmycie oraz ciszy. Rozmycie to wiemy co to, a cisza? Tworzysz dźwięk o szczelną sferę, a to też wiemy. Rozmycie oraz cisza. Arktyczne, unieruchomienie osoby oraz chyba wezmę to. O Jezu, to czwarty poziom. Jezus, myślałam, że ona jest mniej więcej na takim poziomie co my, jak się do nas tak przyłączyła. Chyba, że my tyle poziomów biliśmy od tamtego czasu. A który mamy poziom? Ona ma poziom 3, a my mamy poziom 9. No teraz ma, no właśnie. Ty, który miał poziom? I atut. W ogóle zbugował mi się ten napis. Nie można wykonywać akcji. Postać niedawno ożywiona. Cały czas mi się wyświetla.
szósty. Słonia mogę się... Nie, panterę. I w co wodźwiedzia też mogę. Okej. Plaga. To jest wszystko fajne, ale oni na nekrotyczne będą odporni. Leśne. To jest nawet fajne. To jest fajne. Tylko czemu to jest dominacja nad bestią? Niedobrze. Kurde, takie zestawy. To jest spoko, to nie jest spoko. A tut. To nie jest spoko. Bo to są co? Zestawy czarów. Co no to to może zmienić? Poznajesz dwie sztuczki, jeden wybrany czar poziomu pierwszego z liście czarów druida, który... O nie, to nie. To może... Dziewiąty poziom, już kończę. Luzik. No zaraza, zatruj cenę i potencjalnie zaraz go wybraną przez siebie chorobą. Fajnie. O. Znamy, a to... Aha. I zaraza, też fajne. To mamy. O! Tu mi pasuje, bogienne, nie? Górskie. Zobaczymy, co to będzie. No to lecimy. Whatever it takes. No. Dużo tego nie ma niby. Ale to... Lećmy. Okej, okay, czyli to by wyglądało w ten sposób. No dobra, nią jeszcze nie grałam. A gdzie tu jest? Tu jest zamienianie się w dziką postać. Zamiana w dziką postać. Co ona ma? 5, 10, sejmi... Sejmitar? Ona nie miała dwóch? No właśnie. Twój kostur lub pałka staje się magiczna. Jak ona nie ma kostura, tylko ma sejmitarę. Ciekawe. Zakładaj jej ten. Co? To na głowę, żeby chociaż coś miała. Hmm?
Co my tu mamy jeszcze? So that's progress. Ty masz jakieś buty albo coś? Nie. A jakąś tarczę? Znaczy się pancerz? Ona ma lekki pancerz. No, czapkę ognia to nie. Na rękawice mam. Żeby chociaż w coś się wyposażyć, zawsze jakieś bonusy. Bonusy. Mam rękawiczki. Cudowne rękawice. Twoja klasa pancerza zwiększy się o 1. Ponadto, jeśli masz bardowską inspirację, możesz użyć jej ponownie. M plus 1 do kondycji. Miecz 1,5 ręczny. Dodatkowe nie, obrażenia nie, są. Nie, scimitar, ona ma spoko. Jej trzeba butów, pierścieni. Ewentualnie pelerynki, rękawice, albo lekkiego pelerynki. Pancerza jakiegoś fajnego. To nie, to... Rękawice, pelerynka... Takie rzeczy zbieraliście. Pelerynkę mam. Mhm. To co, ten kaptur ukrycia jest gorszy od kapelusza? No, seriously? No raczej. A skąd wiesz, że ona będzie w ukryciu? Kapelusz. Gdy zadajesz obrażenia od ognia, zyskujesz magiczną błyskotliwość. No to ja... No co? Plus 1 do testów ataku czarami oraz stopnia trudności swoich czarów w każdej pozostałej turze. No co w tym złego? Ale ona jest ze zręczności. No trudno. To jest lepsze zamaskowane trafienie krytyczne, gdy jesteś osłonięty, wynik na kościach potrzebnych do wyrzucenia trafienia krytycznego podczas ataku jest zmniejszony o 1. Gdy jesteś osłonięty. No ale ma jeszcze rzuty obronne na zręczność plus 1. No po co mi skórzane rękawiczki, które nic nie dają? Kto to wysłał? To jej standardowe były. A, spoko. To jeszcze buty jakieś i... Buty by się przydały. Mam lekki pancerz 11, ale on nie ma żadnych plusów, nie? A to ona też ma, dobra. Ona ma klat, tak, no. Bez niczego. Nie mam nic. Mam pierścień pieszczoty prawdziwej miłości i uścisk prawdziwej miłości, ale to ktoś by musiał z nią założyć. I co to wtedy daje? Co to wtedy daje? To daje więź. Osłon sojusznika zyskuje odporność na wszelkie obrażenia oraz premię plus 1 do klasy pancerza i rzutów obronnych. Za każdym razem, gdy sojusznik odnosi obrażenia, otrzymujesz taką samą ich liczbę. Nie chce nikt. Ja mogę założyć, ale jak dostaniesz takie obrażenia co ja, to ja nie wiem, czy ono będzie żyło. Papę ma tyle co ja. Ale pancerz może mniejszy. Nie ma butów, no. A na bank jakieś buty w obozie są. Czekaj raz. No to nie możesz iść do obozu? Idę. Może. I to jeszcze pogrzebię w twojej szafie. No bo ta, w tej nowej, bo może ja coś tam odkładam, a takie raczej kolorowe itemy to sobie odkładam. Wolo, może coś mieć? Gdzie jest wolo? Ty! A czemu koło Marnieja stoi Arabella? No bo jeszcze nie zniknęli, cały czas tam stoją. Jak nie zniknęli? Przecież ona odeszła. No jeszcze swoją nie, ona podróż. Z nim ma pójść. Jeszcze nie poszła. No jak? Wtedy miała znikła iść, przecież. Nie, nie, no to już, wcześniej jak byliśmy w obozie, to ona cały czas jest, no. Serio? No, no. My friend! Już była, była. Jezu, wolno. My friend! How do you fare? On nie chce się gadać. O, a czemu? A nie wiem.
Dobra, nieważne. Zobaczcie, co mam w skrzyni. Pytanie, gdzie te itemki? W sumie to chyba tu powinny. Kto to teraz wie? No tu jest jakiś fajny nie, to jest sejmitar. No, 3850. No to jest plus 2, tu plus 4 i mniej, spoko. O, fajne. To. Urę mgły to my mamy. Okej. Okay. Użenie tego amuletu, tej gitianki, ułatwienie dużo. A tu dla gitianki było o te. Okej, okay, a to czarne maski. Weźmy na razie. Czy jest lekki? Średni. Fajnie, spróbuję. A to? Po prostu. A to? Coś fajne. Narkotyczne i narkotyczne. Ja uwielbiam tak. To nie dla niej. Ten co nie działał. A właśnie, ale to był jakiś średni. To nie dla niej. Świetnie, a co tu Umfryda miała w koszyczku? Nie może, nie może. Rękawice. Zyskujesz biegłość w długich, krótkich łukach. No i tak będzie się pewnie zamieniać w tego. Jo, no dobra. I co, buciki jakieś? Muszę założyć, może. Każdy będą lepsze niż te, co ma. Tu najlepsze, że to też. No tak trochę, to wtedy mogłabym jej wysłać. Yes. Have a lot on my mind, and well, in it. Ale nie, bo ona by musiała lachu walczyć. Kwa. The work is never done. Krok przez mgłę, no nie jest zły. Macki. To sobie załóż. Tego w ogóle nie wyjść z tylu, ale no może coś tam. No nie wiem, nie wiem. Okej, okay, powiedzmy, że to wygląda w ten sposób. Lepiej nie będzie, right. Idziemy. What now? Yes. Dobra, to tutaj sobie zakończymy odcinek. Wszyscy gotowi, możemy zaczynać i będziemy skakać do tej dziury. O tutaj, o tu. Pusta wieża. Pięknie tu jest. No my nie powinniśmy tam skakać z piórko spadanym. Ale to się chyba wchodzi, a nie skacze tak po prostu. A to nie jeden mieczyk i błyszczy, a drugi nie? Wiem, że się wchodzi, ale... Ja bym tak nie no jeden tak ma takie wejść, rysunki, a drugi nie ma jakby. Dobra, to tutaj sobie zapiszemy. Gejla nam brakuje?
A nam brakuje tutaj Gaila, prawda? Nie. To się słyszymy za moment.